Oczekiwania ogromne, dlatego że jesteśmy wyposażeni i jesteśmy przygotowani do prowadzenia badań bardzo różnego typu. Możemy tutaj robić naprawdę bardzo wiele rzeczy, których do tej pory nie byliśmy w stanie robić. I mówię tutaj o skali regionu, nie tylko skali naszej uczelni. Pytał Pan i wspominał o trudnych chwilach. Tych nie brakowało. Mieliśmy wszyscy sytuację taką, że wielokrotnie zastanawialiśmy się, w którym momencie prace zostaną przerwane, w którym wznowione. To była pandemia, to była zmiana prawa po drodze, m.in. ustawy o zamówieniach publicznych. To nie sprzyjało realizacji projektu, ale udało się wszystko doprowadzić do szczęśliwego zakończenia w ciągu 3 lat od murowania kamienia węgielnego. Udało nam się wybudować budynek, wyposażyć laboratoria, zatrudnić osoby, które są kompetentnymi badaczami, naukowcami, specjalistami aparaturowymi, specjalistami w zakresie tego, czym będą się zajmowały. I w tej chwili ruszamy. Dzisiaj to jest moment oficjalny, ale tak naprawdę już od jakiegoś czasu urządzenia, które tutaj są, pracują i już są wykorzystywane. Znajdujemy się w kompleksie laboratoriów o nazwie Badanie Bezpieczeństwa Chemicznego Żywności, Jakości Żywności. To są laboratoria komercyjne. Tutaj mamy swoją ofertę. Wychodzimy szerokim frontem do klienta. Chcemy tutaj zaoferować badanie substancji, które budzą kontrowersje w żywności, czyli będziemy badać pozostałości pestycydów, będziemy badać aflatoksyny między innymi, być może jeszcze jakieś inne pozostałości antybiotyków, które używane są w czasie leczenia zwierząt hodowlanych. Wszystko to, co nie powinno się znaleźć w żywności, którą konsumujemy, albo może tam być, ale na odpowiednim poziomie. Mamy tutaj aparaturę analityczną, chromatografy gazowy, chromatograf cieczowy z detektorami MS, z potrójnym kwadrupolem, spektrofotometry, ekstraktory, wszystko to, co takie laboratorium powinno posiadać. Myślę, że dużym zainteresowaniem będzie cieszyło się urządzenie o nazwie Alkalizer. Jest to aparat analityczny, dzięki któremu możemy oznaczać zawartość alkoholu w niskoprocentowych napojach alkoholowych, takich jak chociażby piwa kraftowe. Wiemy, że ten przemysł taki kraftowy, browarniczy się mocno rozwija. Wina też, myślę, że nasz przemysł winiarski, ten mniejszy również tutaj w okolicy się rozwija. Likiery, miody oczywiście, ponieważ tutaj też będziemy uwierzytelniać pochodzenie miodów, no i też miody pitne. Proponujemy wszystkim zainteresowanym laboratorium do wynajęcia. Nazywamy je laboratorium koncepcyjnym, to znaczy, jeśli ktoś będzie miał jakiś problem analityczny, wychodzący poza zakres aktualnie proponowanych przez nas tutaj rozwiązań, no to będzie od, że tak powiem, koncepcji poprzez naukową dyskusję do oznaczenia substancji. Także jeśli ktoś będzie miał ochotę, będziemy aranżować to laboratorium na potrzeby przyszłego klienta. To są urządzenia pozwalające na to, by myśleć o typowo europejskim już przedsięwzięciu, czy nawet światowym, tego poziomu, który może dać też badania na skalę światową? Zdecydowanie tak. Urządzenia, które zostały zakupione, są urządzeniami na skalę światową i tej jakości. To jest warunek realizacji takiego projektu. To jest projekt, który jest pewną perspektywą. My, myśląc o tym, co będziemy mogli badać, patrzymy zwykle w przód. Staramy się szukać i wyobrażać sobie zagrożenia, których jeszcze nie identyfikujemy dzisiaj, ale być może taka potrzeba będzie jutro. To jest duży krok, który pozwala zarówno uniwersytetowi, jak i przedsiębiorcom współpracować już na bardzo dużą skalę, ponieważ zakres badań, które można przeprowadzić w tym miejscu właśnie jest przeogromny i tak naprawdę może on trafić do wielu branż, które także są branżami zrzeszonymi w Opolskiej Izbie Gospodarczej. Czyli widzi Pan tu szansę nawiązania takiej ścisłej współpracy, przynajmniej opolskiej części biznesu zajmującej się też przecież badaniami. Są już takie pierwsze sygnały właśnie od firm, które chciałyby tutaj współpracować też z uniwersytetem? Oczywiście, że tak. Już takie rozmowy miały miejsce. Takie badania będą miały miejsce niebawem. Są to firmy zrzeszone oczywiście w Opolskiej Izbie Gospodarczej, stąd też takie informacje posiadamy. Sytuacja jest rozwojowa, ponieważ do Opolskiej Izby Gospodarczej także trafiają firmy i zapytania z tych firm właśnie, jakie badania mogą zostać przeprowadzone tutaj w tym centrum. Ja jestem przekonany i czuję się w obowiązku, aby właśnie tą współpracę i być takim pośrednikiem między tym, że centrum, a przedsiębiorcami, którzy są na terenie naszej Opolszczyzny, ale nie tylko, ponieważ współpracujemy z przedsiębiorcami w całej Polsce i taka informacja
informacja niebawem do nich także dotrze. Tego typu inwestycje najbardziej cieszą. To są bardzo dobrze wydane pieniądze. I z jednej strony nauka, z drugiej strony biznes i ta synergia, jeśli chodzi o uniwersytet, jest bardzo, bardzo ważna. Także bez szkody dla nauki uniwersytet wchodzi w takie usługi dla otoczenia biznesowego. To jest bardzo ciekawy model. Przede wszystkim też w takim kontekście, że uniwersytet wzbogacił się o wspaniałe laboratoria, w których mogą być prowadzone bardzo wyrafinowane prace badawcze. Trudno sobie wyobrazić lepiej przygotowany, zrealizowany projekt, na pewno dla rozwoju miasta, dla rozwoju całego regionu. To są kluczowe absolutnie kwestie. W części naukowej, panie profesorze, mówiono dzisiaj o odpadach przy otwarciu MCBR-u. Odpady organiczne, bo mówił pan w swoim wykładzie i o zagrożeniach, i o dobrych stronach. Odpady organiczne są taką właśnie specyficzną grupą odpadów. Wszyscy mówią, to są te niedobre odpady, bo one śmierdzą. Wabią szczury, wabią owady, tam muchy latają, wszyscy wiemy. Natomiast z drugiej strony one stanowią tak naprawdę szansę dla nas. Odpowiednie ich przetworzenie i zagospodarowanie stanowi bardzo fajny element, jeżeli chodzi o zachowanie produktywności gleb, czyli zachowanie wysokiego plonowania roślin, które później stają się pożywieniem ludzi albo paszą dla zwierząt. W związku z tym, jeżeli nie zajmiemy się tymi odpadami w sposób odpowiedni, to wygenerują one całe masy metanu i dwutlenku węgla, które zepsują klimat. Jeżeli zrobimy to w sposób odpowiedni, polepszą nam gleby. Z perspektywy naukowca dla pani profesor, jak ważne są te urządzenia, które tutaj będą funkcjonowały? One rzeczywiście dają możliwości tej drugiej, trzeciej już dekady XXI wieku? Jak najbardziej. To są urządzenia światowej klasy. Życzylibyśmy sobie, żeby było więcej takich urządzeń, także cieszymy się z tego, co mamy i myślę, że nasza kadra, pracownicy i młodzi ludzie, którzy może w przyszłości zechcą tutaj pracować, no docenią to, że jest to naprawdę sprzęt, na którym każdy chciałby pracować.